też spodziewaliśmy się, że będzie na pewno trudno, ale też chyba bardziej spodziewaliśmy się tego, że uda się tą przewagę co najmniej utrzymać. W tej chwili ta sytuacja bardzo się dla nas zmieniła. Sytuacja jest dla nas bardzo w tym momencie trudna, bo mamy trzy ostatnie, delikatnie mówiąc, niewygodne mecze. Ale chcąc myśleć w tym momencie o mistrzostwie, to my musimy te mecze wygrywać. Trzeba zacząć już od najbliższego meczu z Legią. A wiemy, że tam wiodło nam się różnie, ale musimy to przełamać, jeśli chcemy zdobyć tytuł. My też sobie zdajemy z tego sprawę, że wszystko jakby pozostało w naszych rękach i nogach. Ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli przeciwnik czuje, że nas dogania, nas dochodzi, to u przeciwników rośnie wiara w to, że może tą przewagę odrobić. Też uważam, że wszystko jest w naszych rękach. Pytanie tylko, czy będziemy potrafili to do końca sezonu tą przewagę utrzymać, może powiększyć. Pytanie jest takie, czy będziemy potrafili wygrać trzy ostatnie mecze. Znaczy, ta drużyna generalnie dużo musi przejść, aby móc później cieszyć się z tytułu, czy z kolejnego tytułu. W tym sezonie jest podobnie. Ten sezon, poczynając od meczu pucharowego z Lewadią i przez jakby cały sezon do dnia dzisiejszego, to sezon, w którym uczymy się pokory i tak naprawdę no, wiele zdrowia, przede wszystkim psychicznego, nas ten sezon kosztował. Ale to są też takie momenty, które powinny hartować drużynę. I jeśli uda nam się, albo udawało nam się wychodzić z różnych opresji, to tylko dlatego, że ta drużyna, wydaje mi się, miała odpowiedni charakter. I ja wierzę, że w tym momencie też uda nam się pokazać charakter, że jesteśmy grupą, drużyną, która wie, o co walczy. Mimo wszystko, mimo pewnych trudności, czasami słabszej gry, czasami lepszej, to tytuł utrzymamy. Ja bym życzył sobie, żebyśmy dodryfowali do końca na pierwszym miejscu. Cóż, najlepszy jest zawsze ten, kto zdobędzie w całym sezonie najwięcej punktów. Taki jest regulamin, podobno. No cóż, no, być może my właśnie taką drużyną teraz jesteśmy. Nam też wydawało się, że po kolejnych wygranych meczach będą już tylko lepsze mecze i będziemy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. Być może tak będzie, ale ten mecz rzeczywiście dał nam sporo do myślenia. Mówię o meczu z Koroną, który zagraliśmy słabiej i tak naprawdę teraz to zadajemy sobie pytanie, czy my potrafimy grać tak jak powiedzmy z Piastem, nawet z Lechem, jeśli chodzi o organizację gry, czy będziemy grać tak jak z Koroną, której pozwoliliśmy stworzyć w sumie wiele sytuacji, gdzie pierwsza połowa była dla nas bardzo słaba. No i odpowiedź na to pytanie poczekamy do soboty. To, co jest mocne, to, że ta drużyna nieraz w takich bojach, już w końcówce brała udział w bojach o tytuł i z reguły udało nam się wychodzić z tego obronną ręką. Myślę, że o tym decydował też charakter drużyny, charakter takiej drużyny, która zawsze musi wygrywać. Tutaj, odkąd jestem, to nigdy nie było takich momentów, kiedy porażka przechodziła bezboleśnie i jakby nikt nie zwracał na tą uwagę. To uczy tego, że trzeba wygrywać w każdym kolejnym meczu i ja wierzę, że ten prawdziwy charakter uda się obudzić w tej drużynie, w tych ostatnich meczach.